Kochani, wszystkiego dobrego z okazji Międzynarodowego Dnia Scrabbookingu i dla Was dzisiaj mamy Instahop. Zapraszamy na stronę 13Arts, a przy okazji nagrałam dla Was tutorial, jak zrobić layout z wykorzystaniem technik mixed media i pracuję na najnowszej, świeżutkiej, pachnącej kolekcji Vintage in Blue. Wybrany papier musicie najpierw zabezpieczyć sobie bezbarwnym gesso, wysuszyć. I będziemy na to mogli nakładać sobie spokojnie wszystkie kolejne warstwy mediów, dodatków itd. Dzięki temu papier nam się nie zniszczy. Ja sobie przygotowuję pastę, właściwie taki żal do użycia przez maskę. Tutaj sobie po prostu dobieram kolory tak, żeby im pasowały do kolekcji, do zdjęcia, do dodatków. Mieszam sobie dwa odcienie niebieskości po to, żeby uzyskać taki idealny dla mnie kolor. Możecie użyć gel medium, które jest troszeczkę rzadsze, było po prawej stronie, lub multi medium, które jest troszeczkę gęstsze, albo można oba te preparaty zmieszać i do tego dopiero dodać farbę color glow. Możecie sobie właśnie albo dobrać już gotowy kolor niebieski, albo zmiksować dowolnie i nałożyć przez maskę. Wychodzi taki bardzo wyraźny niebieski wzór. Resztę tej pasty, żeby jej nie zmarnować, wykorzystuję do podmalowania ramki. Ramka jest odciskiem po prostu z foremki. Możemy sobie pomalować całą ramkę i podsuszyć. Podsuszamy też dokładnie tło po to, żeby można było na nim sobie dalej pracować podklejam sobie papier na drugą warstwę bo mimo tego, że papier jest gruby 250 gram, jednak przy dużej warstwie mediów wody e, może nam się pofolować ja lubię ten dodatkowy efekt można sobie też pozaginać brzegi żeby tego papieru troszeczkę było widać spod spodu no i to już najfajniejsza część chyba e, tworzenia layoutu czyli dobieramy sobie zdjęcie, ja tutaj wyciąłam po kształcie, żeby było po prostu e, żeby mi pasowało tło, trochę nie bardzo mi pasowało do tego layoutu widzicie, że używam sobie wyciętych elementów a także gotowych elementów z paczuszki Dajkaców tutaj po lewej stronie widzicie cały zestaw elementów już naciętych gotowych do użycia, a także najnowszych naklejek bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego jak ostatecznie wyszła ta kolekcja i jak fajnie się z nią pracuje dodaję sobie kolejne warstwy możecie sobie, zobaczyć, mieszać i gotowe elementy, i naklejki i wyciąć na przykład tak jak te duże kwiaty z papieru i układamy sobie kompozycję częściowo naklejam elementy, na, jak widzicie na taśmę taką dystansową żeby troszeczkę podnieść do góry kolejne warstwy a część przyklejamy sobie albo na klej na gorąco, albo na żel medium Dobrałam sobie elementy metalowe też w takim klimacie vintage, steampunk, tak jak cała ta kolekcja. No, i przyklejamy sobie, przyklejamy sobie po kolei, do, doklejamy kolejne warstwy. Mój layout jest bardzo bogaty. Myślę, że też dlatego, że dosyć dawno nie skrapowałam i po prostu miałam bardzo dużo zabawy z tworzeniem tej pracy, więc dodaję sobie po kolei na Real Medium jeszcze różne wsypki, mikrokuleczki. Możecie dodać też brokat czy żwirek po to, żeby dodać troszeczkę więcej tekstury, wszystko przyklejacie, tak jak widzicie na Real Medium pędzelek, Real Medium i nasze dodatki. Żeby dodać jeszcze troszeczkę więcej koloru, dodaję sobie odrobinę rdzy. rdze nakładam na jeszcze mokre żel medium i polewam odczynnikiem. Po tym zabiegu dobrze jest odłożyć pracę, no tak myślę, na minimum godzinkę, żeby ta rdza na sobie fajnie um, zareagowała. E, I potem, jak już jest to podsuszone, możemy sobie dodawać potem kolejne warstwy ja tutaj jeszcze troszeczkę dodaję białego gesso, chciałam odrobinkę przybielić tą moją ramkę jak już wszystko jest podsuszone rdza już zaczęła nam podsychać możemy sobie dodać jeszcze kolory ja zawsze lubię gdzieś tam w tle jednak ten kolor sobie dołożyć. I oczywiście tutaj mamy bardzo duży wybór kolorów farbek już gotowych, kolor Glow. Ja używam Tiger Eye, który jest po prostu idealny do klimatu vintage. Jest taki złoto-brązowy i mieszam go tylko z wodą. Dzięki temu, że mam zabezpieczone tło, po prostu pięknie mi się to rozpływa i tylko pracuję farbą i wodą, jak widzicie, żeby dołożyć ten kolor. Staram się e, trzymać tej mojej kompozycji jednej głównej i jednej tej bocznej. E, I potem dodaję dla kontrastu troszeczkę jeszcze niebieskości. E, możecie użyć też, e, mamy tych odcieni, kilka jaśniejszego lub ciemniejszego odcienia farby kolor Glow. One pięknie się rozprowadzają z wodą i są fajnie błyszczące. Jak już podsuszoną mamy pracę, najlepiej zostawioną na noc, na drugi dzień możemy sobie białym gesso przetrzeć tekstury, ale pamiętajcie, że layout i wszystko już musi być bardzo, bardzo suche. Więc nakładam sobie to, to białe gesso na moje metalowe elementy, przecieram sobie odrobinkę jeszcze ramkę. Mikrokulki, wtedy, wtedy taki efekt mamy w takiej wyciągniętej tej tekstury, lepiej ją po prostu widać. Możecie sobie dołożyć jeszcze oczywiście farbki. Ja tutaj jeszcze na koniec, chlapię brokatowym, złotym, tuszem akrylowym, możecie sobie pochlapać lub podmalować niektóre elementy, jeśli lubicie brokat. No i oczywiście nieco białych chlapań tuszem akrylowym białym. Można sobie obrysować też pisaczkiem pracę dookoła, by podkreślić szczegóły. I w zasadzie nasza praca jest gotowa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na InstaHop, są fajne nagrody do wygrania i do odwiedzin naszych kont na Instagramie. Zachęcam także do zostawienia komentarza i subskrybowania kanału. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego dnia z krabuki. Pa!